Nininko? Wszystko dobrze? A czemu płakałaś? Tato krzyczał, że nie chce czapki. Że nie chce kurtki. Nie? To nie. Kto to jest? Pininka. Pininka? Da. Da, bebeś. Jak będziesz za blisko, to nie będziesz się widzieć. Nie. Zaśpiewasz piosenkę? Nie. No zaśpiewaj tak ładnie. Kocham cię. Nie. A ty mnie. Wśród. Wśród. Ja nie zaśpiewam. Dlaczego? Bo ja teraz patrzę. No teraz patrzysz, a jak zaśpiewasz, to możesz potem zobaczyć, jak śpiewasz. Nie. Nie? Teraz. No próbowałem, nie udało się. Może kiedyś wam jeszcze zaśpiewa. Kaki. Ale przynajmniej się uśmiecha. W środowiskach naukowych od dawna trwa debata na temat tego, czy mleko służy zdrowiu, czy jest wręcz przeciwnie. W końcu coś, co piją bydlęta, nie może być dobre dla człowieka. Tak mówią przeciwnicy, zwolennicy, że białko, że witaminy i tak dalej. Nie ma żadnych dowodów na to, że mleko jest dobre. Nie ma żadnych dowodów na to, że mleko jest złe. Teoretycznie. Gdyż w zasadzie, patrząc na większość badań, okazuje się tylko jedna korelacja znaleziona, że ludzie, którzy regularnie spożywają mleko, żyją krócej. Mleko zabija. Ale nawet znając tą informację, jest jeden moment, gdzie mleko mi się przydaje. Może lepiej było zastąpić śmietanką, ale po prostu do kawy. Co zrobić? Będę żył krócej.